Po tegorocznej podwyżce cen ciepła, wody i czynszów w lokalach mieszkalnych przyszła kolej na zmianę wysokości ceny biletów na basenie miejskim. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwałę zmieniającą ceny biletów dla korzystających z kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego Zdrowe Braniewo. Zgodnie z wnioskiem dyrektora zakładu od 1 listopada cena za godzinę korzystania z basenu wzrośnie w dni powszednie z 10 do 12 zł za bilet normalny oraz z 5 na 7 za bilet ulgowy. 2 zł więcej zapłacimy także w dni wolne od pracy, po podwyżce ceny wyniosą 14 i 8 zł. Jak wyjaśnił dyrektor basenu, podwyżki spowodowane są stale rosnącymi cenami ciepła i wody, a także błędnymi założeniami w wykonanym przed laty studium wykonalności dotyczącym funkcjonowania krytej pływalni w Braniewie. Siłą rzeczy te ceny biletu były odpowiednie kilka lat temu. No, koszty mamy dzisiejsze, rzeczywiste. W międzyczasie, w ciągu tego półtora roku przecież też zmieniło się wiele. Więc no, taka decyzja była ze wszech miar uzasadniona i konieczna. Ta podwyżka nie jest znacząca, bilety były naprawdę bardzo tanie, także tak jak mówiłem na sesji, zmieniamy ceny biletów z bardzo tanich na tanie. Nie sądzę, żeby to było bardzo uciążliwe dla korzystających, natomiast nam na pewno pomoże osiągnąć dochody takie, żebyśmy no, mogli spokojnie się utrzymywać i obiekt, żeby służył na tak samo dobrym poziomie mieszkańcom. Jednak zapewnienia dyrektora nie przekonały wszystkich radnych. Wśród nich znaleźli się i tacy, którzy proponowali inne sposoby pozyskania środków na utrzymanie pływalni. Ta cena, która była, już i tak dostatecznie była ceną taką, no tak jak dyrektor mówi, niską w stosunku do innych miast. Ale czy musimy się mierzyć z Elblągiem, który ma wiele, wiele więcej mieszkańców i tam rzeczywiście jest basen obłożony? My musimy tak działać i takie propozycje tutaj panu dyrektorowi stawiałem, żeby pozyskiwać może w inny sposób pieniądze. I tyle. W jaki sposób? No to już mówiłem, chociażby różnicując bilety, jeżeli chodzi o przybywanie na basenie. Bo z tego co wiem, na zachodzie baseny są w ten sposób otwierane, że wchodzisz na basen, płacisz i cały dzień możesz przebywać. I takie bilety można robić droższe, prawda? Tym, którzy chcą tu przyjechać dłużej, przebywać, to takim bilety powinny być droższe. Natomiast te godzinne, tylko na godzinkę, to zostawić powinno były zostać na tym samym poziomie. A te działania, no jeszcze wewnątrz basenu jakieś atrakcje, to już kwestia, ja nie jestem dyrektorem. Dyrektor basenu jest od tego, żeby uatrakcyjnić. Niektórzy pokusili się nawet o sprawdzenie cen biletów na innych tego typu obiektach funkcjonujących w okolicach Braniewa. Pofatygowałem się i spojrzałem na cenę w Dobrym Mieście i w Elblągu. Rzeczywiście jest tak, jak mówił pan dyrektor, w Elblągu ta cena jest na tym poziomie 18 zł za godzinę. Tu można dyskutować, ponieważ tam są bloki półgodzinne i jest rzeczywiste pływanie, czyli przebywanie w wodzie 30 minut, natomiast nie jest liczane pobyt w szatni. U nas cena jest naliczana od wejścia do wyjścia. Czasami może ta cena godziny być po prostu wyższa ze względu na to, że dłużej przebywaliśmy w kompleksie. Ale za to mamy możliwość korzystania z tych innych udogodnień, więc tu jak gdyby tej różnicy nie ma. W Dobrym Mieście za korzystanie z sauny i innych udogodnień płacimy już dodatkowo, więc ta cena chyba nie jest aż tak odbiegająca i można było się przychylić do propozycji pana dyrektora. My również sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja finansowa pływalni w Dobrym Mieście. Na pierwszy rzut oka jest podobnie. Ilość odwiedzających, ceny biletów, atrakcje. Jednak po głębszej analizie okazuje się, że dotacja z budżetu miasta w ubiegłym roku wyniosła zaledwie 90 tysięcy. Sytuacja zmieniła się po otwarciu nowych obiektów w Olsztynie. W związku ze zmniejszonym zainteresowaniem skrócono godziny otwarcia pływalni, a część pracowników została zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin. Jednak jak tłumaczy dyrektor placówki, pomimo tych trudności dotacja z Urzędu Miasta nie powinna w tym roku przekroczyć 300 tysięcy złotych. Dlaczego więc utrzymanie braniewskiego kompleksu będzie kosztowało miasto 3 razy więcej niż w Dobrym Mieście? Wydaje się, że głównym źródłem problemów braniewskiego basenu jest studium wykonalności, którego założenia finansowe znacznie odbiegały od rzeczywistości. W konsekwencji nie udało się znaleźć prywatnego operatora i miasto musiało utworzyć własny zakład budżetowy, na którego barki spadły obowiązki związane z realizacją zadań zapisanych w umowie o dofinansowanie unijnej inwestycji.
Jednym z nich jest obowiązek utrzymania przez 5 lat 33-osobowego personelu. Dla porównania zatrudnienie na basenie w Dobrymieście wynosi 15 etatów. Problemem, z którym władze nie mogą sobie poradzić przez półtora roku, stało się również znalezienie chętnych na dzierżawę pomieszczeń. Zakładane wpływy z wynajmu kawiarni i gabinetu odnowy wraz z siłownią miały przynieść kompleksowi blisko 60 tysięcy złotych rocznie. Będzie kawiarenka, jest kuchenka, w pełni wyposażona, każdy będzie chciał mieć kawkę, ewentualnie jakąś delikatną przytrawkę, jajecznicę, będzie mógł zjeść. Niestety zapowiadana hucznie przez burmistrza Mrozińskiego jajeczniczka czy przetrawka, cokolwiek miałoby to znaczyć, skonsumowana w basenowym barze, do dzisiaj pozostaje marzeniem. Co prawda bar funkcjonował kilka miesięcy, ale najwidoczniej koszty utrzymania 4 obowiązkowych etatów okazały się zbyt wysokie i w ostateczności zniechęciły przedsiębiorcę. Podobnie sytuacja wygląda z siłownią i gabinetem odnowy biologicznej. Tutaj, zgodnie z wymogami, wynajmujący przez 5 lat musi utrzymać 6 pracowników na pełnych etatach. Jak widać, takie wymagania skutecznie odstraszają przedsiębiorców, a traci na tym basenowa kasa i my wszyscy. Mało realne, co zresztą przyznał sam dyrektor, okazały się również wyliczenia finansowe dotyczące wpływów z biletów. No, struktura sprzedaży biletów, czyli stosunek biletów normalnych do ulgowych, no tutaj jest akurat zupełnie na odwrót, bo studium zakładało, że 70% to będą bilety normalne, a 30% bilety ulgowe. Jest dokładnie na odwrót, bo jednak w zdecydowanej większości młodzież i dzieci korzystają z basenu. I tutaj chyba jest główny problem z cenami biletu, bo gdyby rzeczywiście tak było, że większość biletów to są normalne, to może by i przy tych cenach biletów się to utrzymało. Tak, no nie da rady. Obecnie miasto dopłaca do basenu 900 tysięcy złotych rocznie. Tyle wynosi maksymalna kwota dotacji dla zakładu budżetowego, na jaką pozwalają przepisy. To aż 300 tysięcy więcej niż planowano na początku. Jednak według wyliczeń dyrektora realna dopłata do funkcjonowania pływalni powinna wynieść blisko 1 100 tysięcy złotych. Stąd wydaje się, że dzisiejsza decyzja o podniesieniu cen za korzystanie z basenu była nieunikniona. Miejmy tylko nadzieję, że nowe wyższe ceny biletów nie odstraszą obecnych klientów, a basenowa kasa na podwyżce zyska, a nie straci.